Cześć, z tej strony Kador, to jest druga część Sianokosu w grze Farming Simulator 17. W tym odcinku mam zamiar zgrabiać siano oraz następnie je sprasować. Tutaj mam akurat belownicę marki New Holland. Nie jest to belownica, która jest oryginalnie w grze, w maszynach, w sklepie. Jest to mod zrobiony przez Giant Software i wrzucony na ich oficjalną stronę z modami. A jakoś jest to zrobione przez Giant Software, to ja uznaję to jako oficjalną, jako oryginalną maszynę i tego typu maszyny będę używać w odcinkach. Link do jej ściągnięcia znajdziecie oczywiście w opisie do filmiku, lecz zanim jej użyję, no to muszę oczywiście tutaj zgrabić to siano, które w poprzednim odcinku, no bo w poprzednim odcinku kosiłem tą trawę, przetrząsnąłem, teraz przyszła pora na zgrabianie. Zgrabiarka jest akurat zgrabiarka marki Kun. W tej grze są trzy zgrabiarki, ta jest średniej wielkości, można powiedzieć. Po prostu taką sobie wybrałem, bo pasuje mi ona jakoś do tego ciągnika. Ciągnik jest akurat masy Ferguson, najmniejszy masy Ferguson w tej grze. Fajny ciągniczek, tak swoją drogą, dlatego postanowiłem go wykorzystać w tym odcinku. On tak fajnie wygląda według mnie w środku, ta kamera tak, no jest dość ciekawie ułożona, fajnie się jeździ tym ciągnikiem według mnie. Jeżeli chodzi o zgrabianie, to animacja zgrabiania, no cóż, skoro już tak robiąc te odcinki, często skupiam się na szczegółach, na porównywaniu 17 do 15, no bo ja tak sobie lubię tak popatrzeć na takie szczegóły, między innymi na animację. Animacja, co widać w środku tej trawy, zgrabiania, no chyba wygląda tak samo jak w 15, aczkolwiek między innymi dźwięk zgrabiarki jest nowy, jest zupełnie inny niż był w 15. No ja zwracam uwagę akurat na takie pierdoły, czy jest jakaś nowa animacja, czy jest nowy dźwięk, bo jednak co jak co, ale to wpływa na mój odbiór gry, między innymi właśnie na odbiór farminga, no bo jak jest zbyt dużo, te same dźwięki, te same animacje, co były na przykład w poprzedniej części, no to jednak one się mogły troszeczkę znudzić, zawsze fajnie jak są jakieś nowe. Ogólnie co do trawy, to zobaczcie jak ona fajnie teraz wygląda. No, trawa, siano, zobaczcie jak ona teraz fajnie wygląda, kiedy jest zgrabiona. Kiedy są właśnie takie pokosy zrobione, tak jakby, no kurde, wygląda to naprawdę fajnie w porównaniu do tego jak to wyglądało chociażby w 15. W 15 ile nie zgrabimy, to i tak tutaj, no ten pokos taki był, no niski, taki nisko usypana. Tutaj zgrabiłem no dość dużo i widać, że tutaj jest tego dużo nagrabione, jest to takie wysokie, takie duże się to utworzył ten pokos i to mi się kurde podoba, naprawdę fajnie to wygląda, o wiele fajniej niż w 15 czy w ogóle w poprzednich częściach farminga. Tak samo jest tutaj z trawą, sianem właśnie i ze słomą, że to się tak fajnie wysoko usypuje, wygląda to według mnie o niebo lepiej niż było w poprzednim farmingu, jedna według mnie z fajniejszych nowości, z fajniejszych zmian wizualnych. Naprawdę to teraz fajnie wygląda, taka zgrabiona trawa. I teraz właśnie, co ciekawe, możemy zatrudnić pracownika na zgrabianie. W sumie ja co teraz może zrobię? O, i to jest w sumie jedna fajna rzecz, o której chciałem powiedzieć też. Ja zatrudniłem pracownika, teraz go zwolniłem i on mi się zatrzymał dokładnie w tym miejscu. Dlaczego? Dlatego, iż tutaj jest granica pola. Ją dobrze widać, jak tak idę, to widać. Teraz idę po tej granicy pola. No myślę, że ona jest dość widoczna. Tutaj jest pole, a tutaj jakaś tam miedza, pobocze i tak dalej. I pracownik, jak pracownik zatrudniony do jakichś tam prac związanych z sianokosami, czy koszenie, czy przetrząsanie, czy zgrabianie, pracuje tylko i wyłącznie w obrębie pola. Mimo, iż tutaj jest ta trawa, znaczy to siano, bo to już wyschło,
to i tak pracownik będzie pracował tylko do granicy pola, bo tak jest zaprogramowany. Więc w sumie tutaj on nie za dobrze mi to będzie zgrabiał, zostawił mi takie duże mijaki, ale chyba w tamtą stronę kosiłem równo z granicą pola. No więc jeżeli na przykład chcemy kosić, czy no na przykład załóżmy, że wiemy, że będziemy chcieli na przytrząsanie czy na zgrabianie zatrudnić pracownika, to lepiej kosiarką wykosić w obrębie pola, nawet jeżeli tam troszeczkę byśmy mogli tam więcej trawy skosić, tam z jakiegoś tam z miedzy czy coś w tym stylu. To jeżeli będziemy chcieli zatrudnić pracownika, no to on nam porobi mijaki, bo będzie tylko i wyłącznie w obrębie pola pracował. Poza granicę pola on nie wyjedzie, nikt za cholerę on tam nie zgrabi, tak jest po prostu zaprogramowany. O, teraz go sobie zatrudnię. O, i zatrzymał się, dobra. O, tutaj akurat skosiłem równo z granicą właśnie tego pola. No tego, no teraz to jest łąka, ale tutaj było pole, ja tutaj zasiałem trawę i... O. No i tak właśnie pracownik pracuje, jeżeli chodzi o zgrabianie. W sumie no fajnie, że to dodali, no teraz możemy zatrudnić na koszenie, na przytrząsanie, na zgrabianie pracownika. No, bądź co bądź potrafi to czasami ułatwić życie, ja się dziwię, że przez tyle lat tego nie było, że nie było pracownika na tak sporo czynności. On już mi tutaj jakiegoś miaka zrobi, ale taki mały to tam w sumie sobie może być, nie będę się tym przejmował. No i zobaczmy, no i tutaj zostawi zapewne mijaka małego. No, zostawił. No więc tak to działa. Ale już na przykład na takie prasowanie czy też zbieranie trawy, to już pracownika zatrudnić się nie da. Ja sobie naprawdę nie wyobrażam, żeby on miał mi tutaj to zbierać, tą trawę. No, dla mnie to jest chyba rzecz niemożliwa, żeby on tak mógł zrobić. No dobra, przystąpię teraz do belowania. Jeżeli chodzi o ciągnik, jest to Fendt 313 Vario. Fajny ciągniczek taki, no mały bądź co bądź, ale akurat do tej pracy nada się idealnie. Do tej prasy według mnie on pasuje. O, zobaczcie jak tutaj jest wysoko, no aż obciążnik ta trawa i nawet lekko tam podwozie tego ciągnika jest. No tak wysoko jest usypana te siano, że no fajnie to wygląda. O, to samo jest teraz nowa animacja wciągania tej trawy, tego siana przez podbierak do wnętrza prasy. O, i już jest, kurde, już się bela zrobiła. Zobaczcie, ja taki kawałek przyjechałem. Tam nie było to aż tak dużo tego nagrabionego, no bo jest jeszcze większa zgrabiarka jest marki Leli, ona jeszcze z większego kawałka pola zgrabia te siano, a tutaj taka była zgrabiarka i zobaczcie, taki kawałek przejechałem i już są dwie bele, zaraz będzie trzecia. Naprawdę trawy według mnie a pojemność tej prasy, no to jak widać 4000, no to tyle samo ile pojemności prasy chociażby właśnie w farmingu 15, to tu się nic nie zmieniło. I to jest właśnie to, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, trawy według mnie jest w 17 o wiele więcej niż było to w 15. Tutaj są różne rzeczy, powiem wam, w tej 17 tak pozmieniane przez te Giant Software Shop. No trawy jest więcej, według mnie z takiego hektara kukurydzy jest więcej, ale z drugiej strony kiszonka jest tańsza, drewno jest tańsze i tak dalej. No różne tam zabiegi Giant Software przeprowadził, różne zmiany tam wprowadzał, dlatego sporo rzeczy się tutaj różni. No serio, z hektara łąki według mnie jest o wiele więcej trawy, no siana, no o wiele więcej bel sprasujemy tutaj w 17 z hektara łąki niż w 15. O wiele więcej zbierzemy trawy przyczepą sądzę zbierającą niż to było w 15. Jest to zapewne też związane z tym, że tutaj możemy trawę nawozić. W 15 nie mogliśmy, w 13 też nie mogliśmy, w 11 z tego co pamiętam można było, ale w poprzednich farmingach tak oto nie. Tutaj możemy nawozić, to pole było nawożone z tego co pamiętam.
Więc pewnie też dlatego jest tej trawy więcej. No nie, no to oczywiście dobrze. No zobaczcie, tyle przejechałem już. Ile tam? Tutaj 6 ber? No ta chyba 7. No 7 ber. Z takiego kawałka. No kurde, żyć nie umierać. Zrobimy na takim polu sobie łąkę. Teraz zrobimy sianokosy i już na długo będziemy mieli bele dla, nie wiem, dla krów na przykład. Do karmienia, bele siana. Czy też zbierzemy przyczepą sobie zbiorącą, będziemy mieli dużo trawy dla owiec. Albo będziemy sobie mogli zrobić tą trawę z zebraną przyczepą sobie zbiorącą, będziemy mogli do silosu, do bagazowni wysypać i to sporo, bo naprawdę tutaj jest no sporo trawy. No więc to ciekawe, no na jedno jest to trochę ułatwienie. Ale to samo tyczy się słomy według mnie. Słomy też ogólnie jest no tak jakby no, no więcej z hektara słomy zbierzemy, więcej bel hektara słomy będziemy mogli zrobić niż w przypadku 15. No też mam takie zdanie. Trawa to na pewno, ale chyba słomy też jest według mnie więcej. Czemu to tak jest zrobione? Nie wiem. Ale no cóż. Czy narzekać na to musimy? No w sumie nie, bo kurde. Można sobie z takiego pola naprawdę sporo bel narobić. Zobaczcie, ja już mam kurde bel. Ja pierdziel. Właśnie dzięki temu trawa jest według mnie dość ciekawą opcją, jeżeli chodzi o kiszonkę. Kiszonkę z trawy. To nie jest głupi pomysł właśnie w 17. Ogólnie tak jak wspomniałem, kukurydzy też jest więcej. Jak kosimy kukurydzę na sieczkę przy pomocy sieczkarni, no to według mnie też... Znaczy tu nie jestem pewien, ale chyba mi się wydaje, że też jest, jest jej więcej niż w... niż w 15. To też taka zmiana, no ale z drugiej strony kiszonka jest teraz o wiele tańsza w bagazowni, więc coś za coś. Jakoś to musiało zostać zbalansowane. No taki wygląd tych bel, no to no według mnie jest taki sam jak był w 15. Tak mi się przynajmniej wydaje, słuchajcie, jak tak spojrzę. No tutaj na pewno ta tekstura tej tutaj siatki to jest taka sama. Czy tutaj ten taki przekrój jest taka sama tekstura? W sumie nie pamiętam, może tak, może nie, ale no niezbyt ładnie według mnie te bele wyglądają, bo prawie się nie różnią względem takiej 15. No i oczywiście podnieść tej beli nie możemy, ale nie możemy jej również popchnąć. Jak Giant Software zapowiadał tą większą iterację z otoczeniem, to spodziewałem się, że zrobią, że bele będzie można chociaż, te okrągłe oczywiście, chociaż popchnąć, poturlać. Możemy tutaj podnosić kawałki drewna, różne przedmioty na mapie. Ja właśnie, no wiem, że takiej beli się nie da rady podnieść, bo jest cholernie ciężka, ale popchać czemu jej nie możemy, nawet pchnąć tak, poturlać do przodu. Dodali tutaj właśnie, że można podnosić różne przedmioty, ale już takich szczególik, żeby bele pchnąć na przykład ręcznie tam kawałek, to już nie dodali tego. Był taki mod do 15, ale tutaj liczyłem, że to będzie z racji tego, że no możemy podnosić różne przedmioty i tak dalej, kawałki drewna czy coś, to spodziewałem się, że będziemy mogli zrobić taką prostą czynność, jak popchnięcie takiej beli właśnie okrągłej. No niestety trochę się na tym zawiodłem, bo nie można tego zrobić, co zresztą przed chwilą widzieliście. Co jest? Ja tak nie zwróciłem uwagi. Ktoś mi powie, jak ten pracownik się tutaj znalazł? No, analizuję, śledztwo teraz przeprowadzę, analizuję teren zbrodni. No jechał sobie tędy na pewno. Tutaj się zatrzymał, bo nie jest dalej zgrabione. I jakimś cudem znalazł się tu. Pytanie moje jest następujące. Czemu on tu pojechał, tu nie było trawy, nie było co zgrabiać? I czemu nie pojechał tu do przodu i nie grabił dalej, skoro tutaj jest jeszcze chyba
Chyba są granice pola jeszcze. Tak. To jest jeszcze w granicach pola. Nie wiem, co tu się stało. Serio, nie. Jak on się tu kurde znalazł? No dobrze, że tam na skałę nie wjechał. Nie mam pojęcia, czemu on tutaj chciał zawracać? Ach, naprawdę, ten pracownik to jest nieprzewidywalny. Niby dodano mu nowe czynności, niby go tam troszeczkę poprawiono, tego zawracania, ale wciąż potrafi być taki jakiś głupi i irytujący, jaki był w poprzednich częściach i robić potrafi niestworzone rzeczy. Czego zresztą byliście przed chwilą świadkiem. No ale cóż, jakoś tam zgrabił resztę, tylko tam. A jak tam, o właśnie, jak zgrabił... Ale kurde bel, ja pierdzielę z takiego kawałka, no masakra. No, tutaj oczywiście porobił mijaczki takie malutkie. No, a to się jakoś tam zbierze prasą. Nie powinno być to problemem. No, tak więc teraz po prostu, jeżeli chodzi o trawę, o siano, to jest po prostu... niebo na ziemi. Bo z takiej, z małej łąki nawet możemy mieć od cholery bel. Narobić sobie ich, tam postawić obok krów do ich karmienia i mieć z głowy. No i oczywiście strasznie mi się właśnie podobają te nowe pokosy, jak to się usypuje podczas zgrabiania, no. No taki szczegół, ale mnie to akurat strasznie cieszy, bo mnie to troszeczkę w 15 tak troszeczkę, no dziwnie to wyglądało, trochę irytowała ta zgrabiona trawa czy siano, bo tak to nisko było usypane, jakoś tak nie fajnie to wyglądało, a tutaj to na szczęście wygląda według mnie o wiele lepiej. To samo tyczy się słomy. Dźwięk prasy sam w sobie też jest według mnie nowy. Ale dźwięk tej syreny, tej piszczałki, która informuje o tym, że już jest bela prawie ukończona, to jest akurat chyba taki sam. I tym razem wcześniej zaczyna to piszczeć niż w 15. W 15 to piszczała, jak była napełniona prasa w 80 ileś procent, 90, coś w tym stylu, a teraz piszczy już jak jest. O, jak 60 chyba 7 czy 8% było, już zaczęło piszczeć. I informować mnie o tym, że bela już prawie gotowa. Dobra, słuchajcie, dokończę sobie to prasowanie poza odcinkiem. W ogóle to wybrałem prasowanie, znaczy wybrałem belowanie, bo chciałem robić tam kostki, ale tak sobie myślę, no kurde, no nie, może jednak to... zrobię bele okrągłe, bo jeszcze może sobie je owiniemy. I to właśnie mam zamiar w następnym odcinku zrobić. Trochę owijania oraz jakieś zwoże, małe takie zwożenie tych bel. Okej, więc w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć!